No, ale przypomniało się od razu ostatnia podróż do Białegostoku z przygodami, ale tym razem co? Mimo, że cieplutko, bo bardzo cieplutko było w trakcie podróży, to pierwsza do Warszawy szybciutko nam zleciała, druga trochę dłużej, bo jechaliśmy tym TLK, tym takim troszkę gorszym, ale wiadomo, że tam atmosfera była spoko, akurat jechaliśmy w tych przedziałach po 6 osób bodajże, no także fajnie spędziliśmy czas. Klima była? Klimy nie było, ale klimat był dobry. Okej. Okay. Słuchaj, myślisz, że Jagiellonia może być mocno zmęczona po tym szaleńczym meczu z Rio Ave? To znaczy, no na pewno jakiś to, jakoś to oddziałuje na nich, ale myślę, że no tak sobie też omawialiśmy przed tym meczem, że nie skupiamy się na tym, co tam było przed spotkaniem Jagiellonii. Skupiamy się konkretnie na tym dzisiejszym dniu i teraz chcemy pokazać się z jak najlepszej strony i skupić się głównie na sobie. Ja myślę, że jak nam dobrze pójdzie i dobrze zrealizujemy wszystko, co sobie założyliśmy, to będzie w porządku. Czyli na razie to mityczne granie co 3 dni może im nie tak bardzo przeszkadzać, jak się wydaje. No, myślę, że na tym poziomie już nie ma takich wymówek. No, mimo wszystko, no, jest taka szeroka kadra. W tej szerokiej kadrze są też tacy zawodnicy, którzy są no mają już takie podobne umiejętności na jakimś tam określonym poziomie i myślę, że nie jest problemem, żeby zastąpić jednego zawodnika drugim. Także myślę, że będzie ciekawe spotkanie dzisiaj. A oglądałeś mecz Jagi z Rio Ave? Końcówkę tylko obejrzałem w zasadzie, bo nie wiem, jakieś tam zajęcie miałem, nie pamiętam, już teraz nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale końcówkę tylko obejrzałem tego meczu, a później obejrzałem skrót ze wszystkimi bramkami. Jak wrażenia? No co, trzeba zwrócić uwagę? Dużo się działo na pewno. No, sporo bramek padło, także myślę, że no wiadomo, że jakaś tam siła ofensywna jest, patrząc po samym wyniku, prawda? Także no, zobaczymy, no. Zawsze, każdy mecz jest inny. No. Może się tak skończyć, że dzisiaj się zakończy 0-0 nawet, nie? A ja będę jakieś miał predykcje przedmeczowe, że tu będzie dużo bramek, także no nie jestem w stanie nic przewidzieć, na wszystko musimy być gotowi. Nie? Podróż dość ciekawa, bo bez piłkarzy, ale ze sztabem. Dzień dobry, no tak. Tak. Bo ostatnio żeśmy jeździli z nami, teraz część sztabu jechała z nami, także no podróż super fajnie przebiegła. Odnośnie meczu, wyniku, tak, ja zawsze optymistycznie nastawiony. Troszeli, jaki wynik? Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. To najważniejsze. Wynik 2-1 dla nas. 2-1 dla nas. No, ja jak zawsze, no, wierzę Maćka Sadloka, jego lewą bombę z lewej nogi. No i może Imas, może Boguś, może Mały. No zobaczymy. W każdym razie na pewno do przodu 2-1. Cześć. W końcu Ekstraklasa, co? W końcu, no. Zadowolony, że... Zadowolony, że jest zespołem. A jak z twoim ze zdrowiem? Miało być troszkę dłużej, ale coś chyba jednak poszło w dobrą stronę. Udało się tak, jak się udało, że po 2 tygodniach już jestem zdrowy i mogę tutaj być. Okej. Okay. Jakie masz przeczucia przed tym meczem? No bo Jagiellonia już trochę postrzelała. Na pewno ciężki mecz będzie, bo w Białymstoku ciężki teren. Ale myślę, że jesteśmy w stanie tutaj zdobyć 3 punkty. To co? Myślisz, że wykorzystacie to zmęczenie Jagi w dzisiejszym meczu? Zostaw mi mojego wojownika. Znaczy, przede wszystkim gratulacje dla Jagiellonii, ale dzisiaj 3 punkty. Dzisiaj Wisła. Do Krakowa. 40 stopni w Białymstoku. A? Wylewam się, zobaczy. Wylewam buty z butów. Ale ładnie? Ale ładnie, prawda? A nie, my reporterzy ze skropem, w jasnych, białych koszulach, jak teraz skręceni. Wodnie jak od dresu. To jest wodnie jak od dresu. To już są za mocne słowa. A zmęczenie po pucharach? Czy to jest mit? Nie, ja to widzę, że
bardziej siedzi w głowach niż w nogach, zwłaszcza na tym etapie sezonu. Może gdzieś tam, kiedy to się nawarstwi, ale w dalszej fazie sezonu to może być można rozmawiać, ale teraz to raczej nie. Teraz taki cykl, że był mecz 3 dni temu, teraz mecz, za 3 dni mecz. Nie będzie to miało ani trochę wpływu? Będzie, Bartek? Miał to jakiś wpływ? Myślę, że nie. Myślę, że nie będzie miało wpływu. Mówicie pewnie o tej czwartkowym meczu? To oczywiście. Tak. Nie będzie miało wpływu żadnego, ponieważ dzisiaj będzie też wynik 4-4. Prawda, Tomku? Do przerwy. Nie, Tomek już teraz żartuje. Nie będzie miał wpływu, nie? Nie. No coś tam, jak się przechodzi, to... jak się wygrywa, to... Co? Będzie miał wpływ, czy nie? No myślę, że trochę tak. Wtedy też... A jednak ci ludzie osadzeni w środku mówią, że trochę tak. Ale jak się przegrali i nie awansowali, to chyba miałoby większy wpływ. Na mecz dzisiejszy? A jak wygraliście, to już skrzydłowe są. Myślę, że tak, ale to zawsze można brać dwie strony. Raz to, że trzeba się zrehabilitować, a tutaj znowu to, co mówicie, że euforia. Jest tam euforia, jest adrenalina, jest dopamina, więc są te wszystkie hormony szczęścia. I dopamina jeszcze jest. No tak jak mówiliśmy, nie będzie miało. A jak wrażenia z czwartkowego meczu Jagi? Ja widziałem tylko gole. To mi się podobało. A ja oglądałem cały mecz na portugalskim stronie. Tak, wysłuchałem sobie portugalską telewizję, sport, coś tam TV. I bardzo dobry mecz. Chociaż tam mogło być wiadomo wszystko w tym meczu. Mogło być i 5-3 dla Jagiellonii, 3-5. Ale skończyło się mega pozytywnie. Czyli to liczba goli się zgadza. Liczba goli się zgadza, tak. Brawo, Tomku. No i teraz czekamy, aż przyjedzie Wadis, który jest kotyzowany niestety, tak? Ale może przyjedzie, bo on na polskiej ziemi dobrze, z tego co pamiętam, wygrał w piłkę. Słyszę, ostatnio tutaj go pokopali, ja z tego pamiętam. Jacek Góralski, tak. On może tego nie... On pierwsze co zada pytanie, wraca po kotusy i pytanie, czy tam w klubie jest jeszcze Jacek. Ja mówię, Jacka nie ma, to jadę. I jeszcze pytanie, jaki dzisiaj wynik? 4-4 czy Jaga się wystrzelała? Nie. 4-4, ale 2-1. 2-1, dla Jagi, dobra. Przyjmujemy zakład. Dawaj! 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 Dawaj!
Czekaj.